Dwa stożki o takich samych podstawach połączono podstawami w taki sposób jak na rysunku. Stosunek wysokości tych stożków jest równy 3 do 2. Objętość stożka o krótszej wysokości jest równa 12 cm3. Objętość bryły utworzonej z połączonych stożków jest równa. Czyli tak, kluczowe informacje. Stosunek wysokości to jest 3 do 2 i objętość stożka o mniejszej wysokości, o krótszej wysokości jest równa 12 cm od czego zaczynamy? Tutaj sobie zaznaczmy wysokość większego stożka, to będzie u nas jakieś 3x, a tutaj będzie wysokość mniejszego stożka, tutaj będziemy mieli 2x, ponieważ proporcja między wysokościami to jest 3 do 2. No i teraz wiemy, wiemy że objętość mniejszego stożka jest równa 12 cm3. Objętość stożka to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość czyli w naszym przypadku 1 trzecia. Pole podstawy to jest pole koła, bo stożek ma w podstawie koło, czyli πr kwadrat razy nasze wysokość, czyli 2x. Razy nasza wysokość, czyli 2x. I to wynosi 12 cm sześciennych. Teraz co tutaj, możemy, co tutaj możemy zrobić? Zobaczmy, że objętość tego głównego stożka to będzie 1, też 1 trzecia pola podstawy. Razy tutaj większa wysokość oznacza to przez duże h czyli to będzie 1 trzecia pi r kwadrat razy tym razem 3x. Zobaczmy, ten początek jest taki sam. To jest to samo, tylko różnią się tutaj jest 2x, a tu jest 3x. I gdy mnożyłem przez 2x to miałem 12 cm sześciennych, a jak pomnożę przez 3x to ile będę miał? Będę miał 18 cm sześciennych. Skąd to wziąć? Wystarczy pierwszą linię pomnożyć, zobaczmy, jak z 2 dostać 3? No pomnożyć przez 3 drugie. No i wtedy będziemy mieli faktycznie 1 trzecią pi kwadrat razy 2x razy 3 drugie. Te dwójeczki się skracają i z 2x robi się 3x. No i 12 razy 3 drugie to jest 12 razy 3, 36 drugich, czyli 18. Czyli zobaczmy objętość tego większego górnego stożka. To jest 18 cm3, bo pomnożyłem sobie przez 3 drugie. Zatem objętość całej figury, napiszę to jakby 1 plus 2, czyli głównej części plus dolnej części, to będzie 12 plus 18, czyli 30 cm3, bo takie mieliśmy tutaj jednostki. Odpowiedź B.